10-bramkową przewagę podopieczne Bożeny Karkut osiągnęły już w 17 minucie 13-3. Później było jeszcze wyżej, Miedziowe prowadziły nawet 12 bramkami. Do przerwy KGHM Metrako Zagłębie Lubin prowadziło 22-11. Do końca meczu utrzymywała się kilkunastobramkowa przewaga Miedziowych. Graliśmy z zespołem Piotrkowa, który zajmuje niższe miejsce w tabeli i wręcz obowiązkiem ten pierwszy mecz było wygrać u siebie, jeżeli chcemy awansować dalej. Zdaję sobie też sprawę z trudności, jakie mają i personalne, i finansowe. Niemniej jednak nam też problemów nie brakuje. Musieliśmy dzisiaj wyjść bardzo skoncentrowani po to, żeby ten mecz się dosyć szybko ułożył na naszą korzyść. Po pierwszej nieudanej naszej połowie, druga połowa prawie wygrana. Dziękuję tutaj pani trener, że pozwoliła jakoś nam się jeszcze zaprezentować, bo to pierwsze 30 minut to było nieszczęśliwe. W drugiej połowie Bożena Karkut dała pograć zmienniczkom. Na parkiecie pojawiły się Paulina Tracz, Aneta Piekarz, Karolina Brenkus i wracająca po kontuzji Paulina Piechnik. Od początku meczu wszystko nam wychodziło, rzuty były skuteczne, dobra obrona, kontra, tak jak wszystkie założenia przedmeczowe zostały zrealizowane przez nas. I bardzo się cieszę, że po 14 miesiącach gry mogłam wrócić na parkiet. Jestem bardzo szczęśliwa po tym meczu. Rewanżowe spotkanie odbędzie się za tydzień w Piotrkowie Trybunalskim.